You gotta run and don't look back. This is over. Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Kocur, a to kolejny odcinek Red Dead Redemption. Zrobiliśmy misję dla obydwu stron. Jedna i druga była dosyć ciekawa. W jednej kradliśmy konie, w drugiej podpalaliśmy pola tytoniu. Teraz zobaczmy, w jakie tarapaty wpakuje nas Dutch, bo to zazwyczaj się kończy bardzo. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunts. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Dobra, bierzemy Charlesa. Idziemy się dowiedzieć, kto nas podkablował Pinkertonom. Czyli szeryfom federalnym. Charles, idziemy. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Chodź, Charles. Czas to Indianin jest, nie? Tak przynajmniej wygląda jak Indianin. No dobra, tu jest kuń. Jedziemy do miasta. Chodź, Charles. Tym razem pojedziemy bez... Daleko to? Jedziemy tam. Dobra. Ustawimy sobie trasę. Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are. I konik pojedzie sam. Coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. No dobra, wiadomo dlaczego ich ganiają. I've only met him a couple times, but he's a strange one. Fear not. He's just a cockroach in fancy breeches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. I think it's just up here. No, dojechaliśmy. O, ja tu już kiedyś byłem. Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Someone got here first. Może się w porządku już coś tutaj zrobił. Social call. Check the house. Bed's not made, so he must have been here recently. Poszukaj wskazówek. No dobra. Szukamy wskazówek. Otwarty olej zwęża, nie mogę więcej mieć. Tu jest jakaś... Tu jest jakaś notatka.
Widzi ją. This food barely touched. Looks like he left in a hurry. You see anything there? Przybliż, co tu mamy? This is to certified common stock. The mining company. Działaj w kopalniach. What do you think? Mniejszym zaświadcza się, że ten dany posiadacz jest posiadaczem udziału w wyżej wspomnianej firmie i podlega przepisom zawartym w umowie i statucie spółki, zaś za każdy z wymienionych udziałów wypłacona kwota $1. Sekretarz. Tego nie mogę mieć więcej. Co tu jeszcze może być? Przeszukaliśmy już tutaj. A tu coś jest. There's some blood here. That ain't good. Dobra. Gościa ewidentnie ktoś puknął. Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Not yet. Dobra. Charles, ty jesteś tropicielem. Trop. Tam gdzieś pojechali. They went down the path here. How's your tracking these days? No trakuje, trakuje. Tam pojechali, o tam. All right. Guess. Well, lead the way then. No, there's a place I'd expect to see Trelawney staying in. Then they come, dobra. Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney. Gdzie teraz? Prosto, dobra. You get Sean? After the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if... Prosto. Two. Depends on how much you want to find them. Yeah. I still ain't sure about that. Hey, look. They continue on the other side of the tracks. Okay. Zaraz, on powiedział, że te ślady się po drugiej stronie torów. This way, Arthur. Tamtędy pojechali. A, na przestrzał, dobra. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. Coś dziwny gość, huh? You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. All right, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come on. Dobra, mój już leży. You stay there. No dobra, będziemy przesłuchiwać. Ale trzeba ci chyba trochę przetłumaczyć. Mów, gdzie jest. Okej. Okej, for Christ's sake. They took him to a cabin. Over by the cornfields.
Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Let me see you again, you hear me? Uciekaj, uciekaj. My friend. Dopóki nie zmienię zdania. W sumie wiesz co, przyjacielu? Zmieniłem zdanie. Trzeba było nam kolegi nie porywać. Come on, let's go. Wiemy gdzie dalej? Tam, dobra. Follow me. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite's place. Okay. Yes. I've spent enough time there. After you then. You okay? I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. At least I don't think he does. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. No okej. Możemy mieć trochę problemu, jeżeli ten Trelawney się wygadał. To teraz mogą nas już ścigać szeryfi federalni. A raz zresztą się dowiemy. Gdzieś go tu trzymają. Przy polach kukurydzy podobno. Sam kukurydza, jest kukurydza. Jaka? Nie, bawełna. I pszenica. Tak? Gdzie? Ja tu widzę pełnej pszenicę. Chyba, że to taka przekwitnięta kukurydza. Nie zebrana. No ale okej. Okay. Tu jest tytoń. Tam dalej jest bawełna. Okej, okay. Nie będziemy się czepiać. That must be it. O, tu jest kukurydza, no właśnie. Z drugiej strony. Let's get you out of here. Come on, boy. The thing is, after that sack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. That's a lot of them? I think so. So you're alive? Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Okay, go get them, Arthur. I can handle this. Karabinek. Spróbujemy daleki strzał. Pójdę za tym z prawej. Z tyłu jest. Tam jest. Ja jednego mam. Panie Indianinie, jak sobie radzisz? Bo ja swojego znalazłem. Tu jest jeszcze jeden. Gdzieś tu byłeś? No. Tu gdzieś będziesz. O, strach na brule.
Mało co nie zastrzeliłem szpacha na wróble. Tam jest gdzieś, tak? Dobra, idziemy po niego. Gdzie jesteś, ptaszku? A, położył się. Go u mnie nie ma. Kurde, jakie poszukiwania. Pora kukurydzy. No gdzieś to na pewno jest. O, chyba mnie złapał. Let me take him and get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Come on. You're taking the money. No, I'm a fool. Dobry jest. Lubię go. Charlesa lubię. Yeah. Thank you. Of course. You okay? Yeah, I'm fine. Ooh, just a shit, yeah. Shots are coming from that barn! Come on! Co on tam jest na górze? Gdzie on jest? Na dole jest teraz? No nie widzę go. Skubaniec. Gin już. Go see how badly they beat up the slippery feller. I wonder how much trouble he's brought with him. Guess we'll soon find out. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than that. No dobra, daliśmy sobie radę z łowcami głów. Zobaczymy, jak bardzo zbili naszego kolegi. Bounty hunters to us. I hope you're right. Mr. Trelawney, where are you? Over here, dear boy. Well, he's still here at least. Put your feet up, why you okay? Don't you? Never finer. So, who was they? They were bounty hunter. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't looking for me, per se. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual come down here from Oregon looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp, I'll catch up with you. Okay. Mm-hmm.
Mhm. No cóż. Pinkerton's lawman. Everywhere we go, there's more and more civilization. Perhaps this is it from now on. We shall see, I guess. No właśnie. Wygląda na to, że coraz ciekawiej się zrobiło. Znaczy, może nie ciekawiej, tylko coraz trudniej się jest naszemu Arturowi funkcjonować w tym bardzo, bardzo kowbojskim świecie. Dobrze, pójdziemy zrobić jedną rzecz, którą trzeba było zrobić już bardzo dawno temu. Znaczy wyczyścić broń i upgrade'ować ją troszkę. Mam przecież kupę kasy. Serio? Już się raz zastrzeliłem. No dobrze. Przejrzyj katalog. Okay, now let me see. Rewolwery. Rewolwer z samonapinaniem, szybkostrzelność. Ten jest szybszy. Przeładowywanie jest wolniejsze, ale ma mniejszy damage. Rewolwer Scofield, szybkostrzelność ma dobrą i damage ma trochę lepszy. Aczkolwiek ten ma lepszą szybkostrzelność, ten z samonapinaniem. Pistolet Vulcanic, karabin powtarzalny. Listen, you won't take all day, will you? Jak się odnosisz do klienta? Zaraz dostaniesz w lampę znowu. Dobrze, zrobimy tak. Zakupimy od ciebie ciałku, bo jesteś niekulturalnym sprzedawcą. Dwa rewolwery z samym napinaniem. Jeden. I teraz zrobimy tak. Amunicja. Amunicja szybka. Teraz elementy dołożymy. If you're serious about your shooting, you'll want to add sights to your gun. Chyba nowy uchwyt. Dołożymy. Hey, you know that gun could use a few choice parts. Really make. Drugą lufę. I dołożymy gwintowanie w lufie. Dołożymy również ulepszony celownik. I teraz metal. Interested in engraving some? Make that weapon your own. Mosiąc. Gravity. Ryty. Przede wszystkim na uchwycie dołożymy ryty. A nie widać chyba za bardzo, nie? Takiego jaguara. Dobra. Super. Pumę. Teraz grawerunek. Pełen grawerunek Dobra. Inkrustacja. Tak się to nazywa ładnie. Tak to zrobimy. I jeszcze zmienimy kolorystykę, co? Kurek zrobimy srebrny. Celownik zrobimy srebrny. Spust zrobimy srebrny. Oh yeah. Ha! Złote kołdy. Teraz. To byłby jeden.
decided to try this. Idziemy na zewnątrz, zamienimy pierwszą broń na ten rewolwer i kupimy drugi. I drugi. Kurde, nie mogę tu broni wyciągnąć. Ponieważ jestem w tym. Nie chciałem tego wypijać, no. Dobrze, jeszcze co chcemy zrobić? To zmodyfikować broń. Karabinek czterotaktowy. Dokładnie. Wyczyść broń przede wszystkim. Elementy. Lufa. Gwint lufy. 20. Celownik mechaniczny. Ulepszony celownik. Celownik optyczny. Krótka luneta. Bardzo dobrze. Kolba. Szerokie słoje. Osłona z osłoną. Ciach. Teraz. Amunicja szybka. Styl. Lakier. Na drewnie. Jasny. Bardzo fajnie. Skóra. Ciemna, nie? Czarna wydawała. Czarna jest żółta z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. Ale okej, okay, niech będzie taka ciemna. Ryty. Oczywiście, że chcemy pumę albo orła. Nie mamy pumy. Chcemy orła. I oczywiście grawerunek. Pełen grawerunek z inkrustacją. Jest to jak to. You're gonna buy something, right? I oczywiście to ma być złote. 9 dolców. Metal jeszcze. No oczywiście, że będziemy mieli cały na złoto. Obudowa. Kurek. Kurek tak samo jak wtedy na srebrna. Celownik. Celownik na srebrno. I spust na srebrno. Złoty karabin. Oh yeah. Ulubione bronie. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zakończyliśmy całkiem przyjemnymi zakupami. Może jeszcze pójdziemy Artura przebrać w którymś momencie, co wy na to? Póki jest możliwość, póki mamy trochę czasu. Jest tu w ogóle sprzedawca jakiś ciuch? Nie ma. No dobrze, żeby znaleźć sprzedawcę ciuchu, trzeba jakiegoś większego miasta pojechać. Ale możemy te rzeczy zakupić z katalogu. I odebrać po prostu na poczcie. Możemy? Take a look. Any questions? Feel free not to ask. Oh, okay, sorry. I just assumed you couldn't read. No, pięknie. Gość na dzień dobry założył, że nie potrafię czytać. Znoszony kapelusz kawalerzysty. Jak to wygląda?
Chyba nie bardzo, nie? Kapelusz poskramiacza. O, ten wygląda fajnie. A taki mam. Dobra. Ten jest fajny. Akcesoria. Chcemy zobaczyć akcesoria. Chcemy wyśmieniły te wytrzymałe buty kupić Arturowi. Oh yeah. O tak. Dlatego czarne spodnie. Rękawice strzelca. Też chcemy mu kupić rękawice strzelca. Dokładnie tak. Też czarne. Przebieramy Artura na czarno. Czyli w takim wypadku powinniśmy kupić mu najpierw jeszcze koszulę czarną. Formalna koszula. Ale nie, jest czarna, jest taka ciemnoszara. Oh yeah, właśnie. Porządne spodnie w takim wypadku trzeba kupić Arturowi. Jeansy. Ciekawe, czy mamy czarne jeansy. Czarne. Ale mamy czarne jeansy, no właśnie. Wytworne spodnie może? Nie. Always running out of that. Spodnie z wolnym czesanej. Jest z takimi łatami. Miały być wytworne. Spodnie wełniane. Uuu, takie kurde garniturowe. No need to bluff. You want one of those little dogs. Spodnie ręczerskie. Też nie ma czarnych. A zostaniemy przy czarnych, takich jak mamy. Dobrze. Kamizelkę. Oczywiście wykwitną kamizelkę. Czarną. Nie ma? Ale możemy założyć mu białą. A z miękkiej wełny? Mają czarne? Też nie mają. Mają taką pseudo-czarną. Nie mają. Paryska kamizelka. Kurka wodna. Nie, to chyba ta najbardziej mi pasuje. No i drogiż Arturze, klasyczny płaszcz z połami, nie, drogo tutaj polecimy. Płaszcz strzelca, czyżby? Nie ma czarny. It's all good, all of it. Klasyczny płaszcz trudutowy, czarno-fioletowy, czarno-czerwony. Nie, za czerwony. Nie ma zbyt dużych możliwości wyboru, nie? Wełniany płaszcz? Nie. Czyli mamy tylko tak, albo sfatygowany czarny płaszcz, co nam się wcale nie podoba. Klasyczny płaszcz z połami. No dobra, jedyna opcja to jest taki ciemnoszary. Kurde, szkoda. Tych opcji tu jest bardzo mało. No dobra. Taki ciemny powiedzmy. To jeszcze do tego wszystkiego jedną rzecz.
jak już się stroimy, to przecież muszą być bawełniane szelki krzyżowe. Pasują takie. Takie białe pasują. I krawat. O tak. Oczywiście czarny. No kurka, strzeliłem się jak stróż Boże ciało. Ostrogi. No oczywiście, że tak, że ostrogi, jak najbardziej. A te będą najfajniejsze, nie? That's popular. O tak. O tak. Tak by było całkiem nieźle. Te są fajne. No dobra, odstrzeliłem się jak stróż Boże ciało. Już chyba inaczej, lepiej się nie da. No co, drzwi zamknięte? A, bo to okno. Gdzie tu są drzwi? No dobrze, i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Postaram, może jeszcze nam się udałoby zerknąć, jak wygląda Artur odstrzelony. Dwie kabury. Proszę bardzo. Koszula, szelki, kamizelka. Yeah. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej. You gotta run and don't look back. This is over.